Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ta nieprawdopodobna historia rozpoczęła się od dwóch pożarów domów, braci Caneiro. Wydawać by się mogło, że jeśli mieszkali w sąsiedztwie, to pewnie nic dziwnego. Ogień łatwo się przecież rozprzestrzenia, a ta rodzina po prostu miała tej nocy straszliwego pecha. I może miałoby to sens, gdyby nie to, że posesje braci były oddalone od siebie o 20 minut jazdy. Iskra raczej tak daleko by nie przeskoczyła. Co się więc tak naprawdę stało, że spłonęły dwa domy? Ale oczywiście nie to było największym problemem. Kochani, ale zanim przejdziemy do sprawy, miło mi powiedzieć, że ten odcinek ma patrona. A jest nim psi bufet, o którym Wam opowiem z tym większą przyjemnością, że Belmondo, mój kochany kundelek, dzięki niemu pokochał saszetki, a do tej pory były niejadalne. Może nic dziwnego, bo te to co innego. Psi bufet to świeże jedzenie dla psów, gotowane ze składników jakości human grade i dostarczane regularnie w cyklicznych dostawach prosto pod drzwi. Psi bufet dostarcza swoje posiłki na zasadzie subskrypcji. Działa to podobnie jak korzystanie ze Spotify czy Netflixa. Podpinasz kartę i nie musisz się martwić o jedzenie dla swojego pieska. W psi bufet sami zadbają o to, aby twojemu pupilowi nie zabrakło jedzenia. Oczywiście subskrypcją możesz zarządzać samodzielnie. W każdej chwili możesz zmienić datę dostawy czy adres wysyłki. W ofercie marki znajduje się obecnie 8 smaków. Ryba, wołowina, jagnięcina, dziczyzna, kaczka, kurczak, wieprzowina i indyk. A wszystko we wspomnianej wcześniej jakości human grade, czyli najlepsze mięso, warzywa, owoce, suplementy i witaminy. Do oferty marki trafiły niedawno dwa nowe smaki. Liznę dziczyznę, czyli sarna z kaczką, rzadko spotykany smak wśród karm dla zwierząt, premium, oraz kacza para z kurczakiem, czyli kaczka z kurczakiem. Posiłki, które otrzymujecie, dopasowane są do zapotrzebowania kalorycznego waszego psiaka. Porcje są wyliczone na każdy dzień, więc dzięki temu macie pewność, że piesek dostaje tyle jedzenia, ile naprawdę potrzebuje. Psi bufet przyjeżdża dobrze schłodzony. Możemy porcje na pierwszy tydzień trzymać w lodówce, a pozostałe na kolejne tygodnie w zamrażarce. Jeśli chcecie przetestować psi bufet, do czego ze swojego już doświadczenia, no ze swojego jak ze swojego, z Belmondowego, serdecznie zachęcam, to mam dla Was kod zniżkowy dający aż 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie. Kod Szepthanki. Co ważne, w psi bufet nie płacicie za dostawę, a do każdego pierwszego zamówienia otrzymujecie torbę Kocham pieski. Gratis. Bezpośredni link do zniżki pod filmem. Ja co prawda podekscytowana zmianami w sposobie karmienia Belmonda mogłabym Wam jeszcze długo o tym opowiadać, ale że to nie ten kanał, to przechodzimy do sprawy. Jest 20 listopada 2018 roku, kiedy numer alarmowy w Monmouth natrętnie dzwoni. Ludzie wzywają straż pożarną do wielkiej, pięknej rezydencji rodziny Caneiro w Colts Neck w stanie New Jersey. I nie chodzi im o to, że posiadłość jest warta pewnie z $1 milion minimum i stanowi ozdobę okolicy. Ważniejsze jest to, że choć dom płonie, to nie wybiegła z niego Jennifer oraz jej dzieci. Na trawniku leżał tylko Keith Caneiro. Jak się wydawało, już bez życia. Widmo ogromnej tragedii wisiało w powietrzu. Jedna osoba na pewno nie żyła, a wydawało się, że to dopiero początek. I od razu, w samo południe, wydaje się, że konfrontacja mieszkańców z kompletną katastrofą jest nieunikniona. I rzeczywiście, pomimo ofiarnej pracy strażaków, którzy walczyli z pożarem przez wiele godzin, dom spłonął do cna. Wtedy dopiero strażacy z duszą na ramieniu weszli do środka. Ale do tej pory nic nie wskazywało na to, by trzy osoby, których szukali, zdołały się wydostać. Najgorsze przeczucia szybko się potwierdziły. Jennifer i dzieci znaleziono w środku. Ale niebawem policjanci dowiedzieli się, że poprzedniej nocy doszło do jeszcze jednego tajemniczego pożaru. Właściwie to rano, bo o 5:00, kiedy to zadzwoniono pod numer alarmowy i też padło nazwisko Caneiro, a płonął bajkowy dom drugiego z braci w Ocean Township. Owszem, była to posesja znacznie skromniejsza niż ta, którą pożar strawił doszczętnie, ale wciąż był to piękny i luksusowo położony dom. Ten wydawał się ucierpieć znacznie mniej, a cała rodzina Paula Caneiro ocalała, choć rodzinny żółw nie miał tyle szczęścia.
Teraz śledczy widzieli to wszystko zupełnie inaczej. Najprawdopodobniej bracia, bogaci biznesmeni, mieli wroga, który postanowił zemścić się na nich obydwu. Z samego rana odkryto jeden pożar, a w południe drugi, dużo większy i groźniejszy. Nikt jeszcze nie spodziewał się wtedy, jaki niesamowity obrót przybierze to śledztwo. Trzech braci Caneiro wychowywało się na Brooklynie, a potem na Staten Island. Najpierw przyszedł na świat Paul, potem Keith, dosłownie rok później. Ale rodzice cieszyli się również Corneyem, który urodził się 7 lat później niż Paul. Dwaj starsi bracia wychowywali się niemal jak bliźniaki. Właściwie przez całe dzieciństwo się nie rozstawali, ale widać było, że Keith, młodszy brat, jest tym, który ma silniejszą osobowość i jest swego rodzaju animatorem w rodzeństwie. Najpierw decydował, z kim i w co się będą bawić, a potem czym zajmą się w życiu. Byli związani ze sobą tak bardzo, że obydwaj postanowili poszukać żon na Staten Island. Zresztą Keith asystował Paulowi jako świadek na jego ślubie. Keith pomysłów na życie trochę miał i to od wczesnej młodości, kiedy to zatrudnił się w sklepie komputerowym, by podpatrywać nowoczesne technologie, rozwój branży i pomimo, że pracował tam po prostu jako woźny czy też ochroniarz, miał cały czas głowę otwartą i kombinował, jak wykorzystać zdobywaną cichaczem wiedzę. Nie zmarnował szansy. Udało się. Założył Square One, czyli firmę technologiczną, którą współprowadził z bratem. W końcu zdecydowali się również na założenie EcoStar Pest. Ta z kolei firma zajmowała się zwalczaniem szkodników, co było w tamtym czasie intratnym zajęciem. Chodziło o to, że branża technologiczna, choć bardzo modna i doraźnie przynosząca wielkie korzyści, opierała się jednak w dużej mierze na nadążaniu za zmianami, wyzwaniami, rozwojem, a to z kolei wymagało dużych inwestycji. Warto było mieć zaplecze. W ogóle dywersyfikacja w biznesie to zawsze dobry pomysł. A zwalczanie szkodników nie wymagało aż tak dużych nakładów, a wynagrodzenie wpływało regularnie. Obydwie firmy jednak się rozrosły do tego stopnia, że trzeba było podzielić się zarządzaniem. Paul przejął firmę zwalczającą szkodniki, a jego brat Keith pozostał przy nowoczesnych technologiach, bo to był jego konik i wydawało się naturalnym, że taki to będzie podział. Keith miał naprawdę niespożyte siły, wyobraźnię i talent do biznesu. Szybko wyrobił sobie jeszcze licencję agenta nieruchomości. Skończył też studia na Uniwersytecie Columbia. Zdecydowanie był to ten kreatywniejszy z braci i Paul zaczynał to powoli dostrzegać. Ale niekoniecznie widział to w kategoriach, w jakich można by to było interpretować patrząc z boku. Bo z jednej strony wyglądało to tak, że jeden z braci nieustająco i od początku ciągnął ten wózek z całych sił, a drugi trochę z tego po prostu korzystał, ustawiając się niejako z boku i sapiąc z wysiłku, który był jednak mniejszy niż ten brata. No ale sam Paul widział to całkiem inaczej. Sądził, że po prostu dręczy go pech. Nie był tak zdolny jak brat, nie miał tylu pomysłów i los nie obdarzył go zacięciem do interesów. A na dodatek w końcu doznał wypadku samochodowego. I wtedy już naprawdę można powiedzieć, że los się od niego odwrócił. Operacje, ból pleców, problemy z postawą i jeszcze do tego utykanie. Dziś trudno powiedzieć, jaka była cała prawda o Paulu, ale chyba coś niedobrego się z nim działo, bo nagle zarówno żona, jak i brat stwierdzili, że mają go dość. Keith nie krył, że Paul nie sprawdza się jako partner biznesowy i może to doprowadzić do rychłej katastrofy. Ale żona Paula również nie była zadowolona z tego, jakim mężem jest obecnie mężczyzna. Daleka była również od satysfakcji związanej z jego opieką nad dwiema ich córkami. Ale ta rodzina ogólnie była bardzo zżyta i jak dotąd szanowała się wzajemnie i dla postronnych było mało prawdopodobne, by bliscy odwrócili się od Paula tylko dlatego, że źle się czuje, że nie domaga. W tej sytuacji raczej by go wsparli, tak jak to było od początku. Coś musiało się wydarzyć. A może on po prostu nie chciał pomocy? Czy pech wzbudził w nim agresję i odpychał bliskich? W każdym razie skończyło się na tym, że Paul musiał się wyprowadzić z pięknego domu w Ocean Township, choć ostatecznie w 2018 roku para mniej więcej się pogodziła
Co prawda, sypialnie pozostały osobne, ale mąż jednak wrócił na łono rodziny. Wydawało się, że wszystko zaczyna się znowu układać, chociaż Kifa już coś nosiło. Chciał po raz kolejny odmienić swoje życie, sprzedać firmę i zatrudnić się u jakiegoś giganta technologicznego, by zdobyć zupełnie nowe doświadczenia. Miał trochę dosyć zarządzania. Nie było do końca jasne, czy firmy szły gorzej, czy po prostu Kif, jak to on, chciał mieć urozmaicone życie pełne nowych wyzwań. Nawet jeśli to drugie, to nigdy nie udało mu się wprowadzić swoich planów w życie. Ponieważ w listopadzie 2018 roku, jak już wiecie, policja odnalazła ciało Kifa na trawniku przed jego pięknym domem. Najpierw śledczy pomyśleli, że wszystko to wygląda tak, jakby na braci ktoś się wściekł. To, że wyżył się w szczególności na Kifie, może nie dziwiło jakoś szczególnie w tym kontekście, bo to on był postrzegany jako szef. I być może to właśnie z tego powodu dostał kulkę w dolną część pleców. 4 tkwiły w jego głowie. Detektywi zauważyli, że naboje są bardzo szczególne. Łatwo było zauważyć na nich grawer GFL-10. Jednak policjanci szybko się zorientowali, że najprawdopodobniej nie jest to cała prawda o tej sytuacji. Nie było to tak, że ktoś miał za złe Kifowi, a jego bliscy ucierpieli przypadkiem. Bynajmniej. 11-letni Jesse i 8-letnia Sofia wcale nie stracili życia, bo nawdychali się dymu. Zostali wcześniej zaatakowani jakimś ostrym narzędziem. I to spowodowało, że opuścili ten świat. No, najprawdopodobniej odejście przyspieszyło wdychanie dymu, ale i Jennifer nie zakończyła życia z powodu pożaru, ale dlatego, że do 45-latki ktoś wymierzył z broni i nacisnął spust. A na dodatek i wobec niej użył ostrego narzędzia, najprawdopodobniej noża. Ran było naprawdę sporo. Detektywi byli zupełnie zaskoczeni. Co chwilę w tej sprawie ich ogląd sytuacji się zmieniał. Bez przerwy dochodziły jakieś nowe fakty, które zmieniały wszystko. A to wciąż nie był koniec. Bo dowiedzieli się, że 9 godzin przed tym, kiedy numer alarmowy został wybrany z powodu tego wielkiego pożaru, jeden z sąsiadów o 3:33 w nocy wzywał patrol do domu Kifa i radiowóz jak najbardziej przybył, a wezwanie dotyczyło 5 strzałów. Ale kiedy wówczas na bieżąco policja skontrolowała okolice, nic nie wskazywało na to, że dzieje się tu coś złego. No na pewno pan domu nie leżał wtedy na trawniku, ale jak się potem miało okazać, w jego ciele znaleziono 5 kul. Gdy patrol wrócił z kontroli, dowiedział się, że był jeszcze jeden telefon pod 911, a dzwoniący również mówił o strzałach po godzinie 3, mniej więcej 10 minut po równej godzinie. Było to wszystko zdumiewające, bo wskazywało na to, że dramat rodziny Caneiro tak naprawdę rozpoczął się mniej więcej o 3 w nocy. Przypominam, że pożar zauważono o 12 w południe. W każdym razie to w nocy gospodarz został najwyraźniej zaatakowany z bronią w ręku, a jego rodzina skrzywdzona nożem, choć nie tylko, jak już wam mówiłam. Dopiero później ktoś podpalił dom. Jednak wyglądało to tak, jakby przez kolejne 9 godzin nikt tego pożaru nie zauważył, co było przecież niedorzeczne. Jak to było możliwe? Przecież sąsiedzi w nocy obudzeni wystrzałami na pewno byli zdenerwowani i skupieni na tym, co dzieje się w okolicy. Od rana nie dostrzegli gigantycznych płomieni, które przecież, jak miało się potem okazać, doszczętnie strawiły całą ogromną posiadłość. Jeśli wszystko zaczęło się po 3 w nocy, to rachunek był prosty. Dosłownie 2 godziny później ktoś udał się do domu drugiego z braci, by podpalić jego posesję. No ale jak pamiętacie, przecież braci było 3. Co prawda najmłodszy, Corny, nie był głęboko zaangażowany w biznesy starszych braci, ale jednak też był z nimi związany. Żona mężczyzny zdecydowała, że rodzina natychmiast zbiera manatki i udaje się do domu dziadków w Pensylwanii, dopóki sprawa się nie wyjaśni. Najwyraźniej na wolności grasował jakiś szaleniec, który postanowił sprzątnąć z tego świata wszystkich Caneiro. I szło mu niestety bardzo dobrze. Miał już na sumieniu 4 życia i próbę odebrania go kolejnym osobom. Corny, zszokowany, zrozpaczony i przerażony, również na własną rękę zaczął analizować całą sytuację.
a szczególnie czas przed dramatycznymi wydarzeniami. Skojarzył, że około 19 poprzedniego wieczoru Keith napisał do niego. Wysłał mu e-maila o zdumiewającej treści, która jak się wydaje trafiła także do dwóch współpracowników Keitha. Najmłodszy z braci początkowo zupełnie nie wiedział, co myśleć o tym, że brat informuje go, iż nie zapłaci ani grosza żonie Paula, dopóki ten nie rozliczy braków w przedsiębiorstwach. Keith oświadczył, że ma tego wszystkiego dosyć i sprzedaje firmy. Z perspektywy czasu Corny doszedł do wniosku, że brat wysłał mu te e-maile do wiadomości, by najmłodszy z Caneiro był zorientowany, co się dzieje. Możliwe, że Keith przeczuwał kłopoty, bał się. Wiedział, że sytuacja bardzo nabrzmiała i dobrze by było, by ktoś z boku obserwował, czy nie idzie apogeum. Czy to mógł być jakiś trop? Najpierw wydawało się to absurdalne, bo przecież Paul też ucierpiał, a właściwie to jego posesja, nie on i nikt z jego rodziny. Ale policjanci przyglądali się sytuacji biznesowej braci i szybko odkryli, że o ile firma technologiczna należała w większości do Keitha, o tyle ta zajmująca się zwalczaniem szkodników była podzielona pół na pół pod względem własności. Kiedy Paul doznał wypadku, wiadomo było, że przez jakiś czas nie będzie mógł normalnie pracować. Ale by jego rodzina nie została bez dochodów, to równowartość pensji Paula była odtąd wypłacana jego żonie. Natomiast sam Paul mógł dzięki temu jeszcze pobierać rentę. Sytuacja więc była dosyć skomplikowana, szczególnie na początku, bo Paul w tamtym czasie nie pracował w firmie, a mimo to pensję pobierał. No do tego miał jeszcze tę rentę. Wcześniej jednak wydaje się, że miał też dostęp do jakiegoś rodzaju premii. Teraz jednak bracia, jak opisze rodzina, coraz częściej kłócili się o pieniądze. Ale przecież cała rodzina Paula również przeżyła koszmar, gdy policja około 5 rano przybyła do ich rezydencji. Stwierdzono, że ogień trawi tył domu. Sytuacja była groźna. Ale na szczęście cała rodzina mężczyzny siedziała na zewnątrz, w jego Porsche Cayenne. Również byli przerażeni i wyglądało na to, że sami zostali zaatakowani. Początkowo policjanci kupili to bez mrugnięcia okiem, ale do czasu. Bo szybko zauważyli, że na podjeździe Paula stoi pojemnik z benzyną, a obok kolejny samochód mężczyzny, Porsche, które ewidentnie było tą benzyną oblane. Teoretycznie mogło to wyglądać tak, że sprawca próbował podpalić jeden z samochodów, niestety mu się to nie udało i sfrustrowany porzucił benzynę i uciekł. Problem polegał jednak na tym, że z tyłu domu w szopie znaleziono 3 kolejne kanistry z benzyną, takie same jak ten na podjeździe. Co ciekawe, było widać, że są ustawione w rządku. Były 4, ale jednego brakowało. Został tylko ślad po nim. Policja była wstrząśnięta tym odkryciem i zaczęła się zastanawiać, jaki podpalacz przybyłby na miejsce ataku bez środka, którym zamierzał zintensyfikować płomienie. Było raczej mało prawdopodobne, by przybiegł po prostu z pudełkiem zapałek. Było to bezsensowne, to, że liczył na takie znalezisko w szopie. Wiadomo, podejrzenia nasuwały się same. Ale czy to możliwe, że swojego brata, szwagierkę i dzieciaki napadł Paul? Brat, szwagier i wujek? Trzeba było szybko przeanalizować nagrania z monitoringu. Okazało się, że jeśli chodzi o posesję Paula, to kamery były dość gęsto utkane na terenie całej rezydencji, a ponieważ ona nie spłonęła doszczętnie, można było odzyskać materiał. Monitoring zapewne działał. Policja była zachwycona. Do momentu, gdy Paul oświadczył, że właściwie to wyłączył kamery, ponieważ spowalniały Wi-Fi w domu. Była to oczywista bzdura. Bardzo szybko udało się pod kątem technicznym przeanalizować system monitorujący dom i było jasne, że internet w domu nie ma tu nic do rzeczy. Postanowiono więc nie ustępować i żądać nagrań, bo jeśli powodem byłby wolniejszy internet, to nie było powodu, by wyłączyć monitoring. Nie miałoby to żadnego sensu, ale istotnie udało się zobaczyć, że na nagraniu z 28 stycznia Paul wszedł do garażu i rzeczywiście kamery wyłączył. Policjanci bardzo szybko zrozumieli, że żona mężczyzny nie miała o niczym pojęcia. Cały czas była przekonana, że materiały z monitoringu wyjaśnią szybko całą sprawę.
opowiedziała, że spali spokojnie, wieczór wyglądał zupełnie normalnie. Położyli się do łóżek, ale całą rodzinę ze snu wyrwał dźwięk czujnika dymu. Para od czasu konfliktu i separacji spała w różnych pokojach, ale obudzili się, wszyscy momentalnie wybiegli z domu, chroniąc się w samochodzie, z myślą, że w każdym momencie będą mogli odjechać, gdyby ogień się rozprzestrzeniał. Jednak póki co siedzieli bezpiecznie, czekając na strażaków. Policja nie miała już żadnych wątpliwości, że próżno będzie szukać biznesowego wroga obydwu braci. Najprawdopodobniej to jeden z nich jest odpowiedzialny za pozbycie się swojego brata, z którym był w narastającym konflikcie, a także całej jego rodziny. Sytuacji Paula z pewnością nie poprawiło znalezisko, jakiego śledczy dokonali w Porsche, a mianowicie była tam broń, tłumik, noktowizor, a także specjalny noktowizor do broni. Ale wyjątkowo znaczące dowody znaleziono w sejfie w środku domu, gdzie była nie tylko broń, ale również amunicja oznaczona GFL-10. Wtedy już policjanci przeszukujący dom oraz technicy nie oszczędzali się. Wiedzieli, że mogą się spodziewać przełomowych dowodów. I nie pomylili się. W kontenerze na terenie posesji znajdowały się ubrania pokryte czerwonymi plamami. Wysłano je do analizy. Wróćmy jednak jeszcze do wątku monitoringu. Tym razem jednak należącego do sąsiadów. Widać było, że biały SUV jedzie o 2:07 od strony domu Paula, następnie samochód wraca później, około 4:00, jadąc w kierunku domu mężczyzny. Dokładnie między 2:00 a 4:00, około 3:00 w nocy, słychać było strzały w domu brata Paula. Natomiast o 5:00 ogień pojawił się w domu Paula, choć ten w domu jego brata został zauważony dopiero o 12:00. Cała noc potencjalnie została więc odtworzona. Wszystkie dowody i poszlaki wskazywały na to, że bezwzględnego ataku na swoją rodzinę dopuścił się Paul. To on stał za śmiercią Jennifer Caneiro, 45-latki, Jessiego, 11-letniego i 8-letniej Sophie. Ale tak naprawdę w tym wszystkim chodziło mu o brata, 50-letniego, rok młodszego od niego. A przynajmniej tak się wydawało jak dotąd. Natomiast te najtwardsze dowody przyszły wraz z wynikami badań laboratoryjnych. Czerwone plamy na znalezionym ubraniu męskim były krwią Keitha oraz Sophie. Teraz nie było już co zwlekać. Paul został aresztowany. Postawienie zarzutów było tylko formalnością. Ale policjantów dziwiło to, że dzień wcześniej zachowywał się zupełnie normalnie. Ani jego rodzina, ani współpracownicy nie zauważyli jego napięcia, szału, złości, irytacji. Wydawało się, że postępuje rutynowo, tak jak zwykle. Jest względnie spokojny. I o ile w ogóle w jego przypadku można było o tym mówić, bo ogólnie był dość zestresowanym człowiekiem, to tego dnia jego zachowanie jakoś szczególnie się nie wyróżniało. Policja zorientowała się, dlaczego brat był tak wściekły na Paula. Okazało się, że ten ukradł pieniądze z konta, które Keith założył dla dwójki swoich dzieci, by zapewnić im fundusze na studia. Bratu udało się dobrać do tego konta i ukraść z niego $90,000, które natychmiast przelał na fundusz dla swoich dzieci, okradając tym samym brata, bratanka i bratanicę. No, teraz już było jasne, dlaczego Keith miał tego wszystkiego serdecznie dosyć. To on rozkręcał biznesy, dawał szansę swojemu bratu, który nie był tak przedsiębiorczy i pomysłowy. Czynił go wiceprezesem. Wspólnie założyli 2 firmę, w której brat miał połowę udziałów. Mieszkał w pięknym domu, nie brakowało mu pieniędzy. Brat troszczył się o niego po wypadku. No i tutaj nawet dopuścił się pewnego oszustwa. Do tego jeszcze wrócimy, ale na razie powiem, że Paul w którymś momencie poczuł się oczywiście o wiele lepiej. I brat zażądałby w takim razie na tę swoją wypłatę, która wpływała na konto żony, choć trochę zapracował i pojawiał się w pracy, a jednocześnie brał rentę, która oczywiście nie przysługiwała mu w takim przypadku. Był zdolny do pracy. Mimo wszystko Paul zdecydowanie nie docenił postawy brata. Okradł go, by zapewnić swoim dzieciom studia kosztem bratanka i bratanicy.
Całe otoczenie widziało już od pewnego czasu, że Kif stracił cierpliwość. Ma Pola dość, kłócą się, ma do niego pretensje, ale nikt nie mógł zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Tym bardziej, że Paul zdawał się trochę sugerować, że brat nie jest zadowolony z tego, że Paul źle się czuje po wypadku, ma mniej siły i trudno mu udzielać się w firmie. Tak naprawdę jednak wcale nie o to chodziło. Teraz wszystko było jasne. Wydawało się, że do procesu dojdzie bardzo szybko, a już na pewno w 2021 roku. Ale tak naprawdę sytuacja się przedłużała i ciągnęła jeszcze w 2022 roku. I wtedy wydawało się, że do wyroku bardzo daleko. Obrońcy mężczyzny zarzucali prokuraturze, że ta przeciążyła ją terabajtami informacji, z którymi obrona musiała się zapoznać. Zostało to przez obronę odczytane jako złośliwe, w związku z czym poprosiła sąd o uporządkowanie tej sprawy i wskazanie przez prokuraturę tych dowodów, które uważa ona za najważniejsze i do których zamierza się na pewno odwoływać w sądzie, ponieważ obronie nie sposób się odnieść do wszystkiego, co zgromadzono. Wiadomo natomiast, że obrona Pola, który absolutnie nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, zamierzała bazować m.in. na tym, że uratował on z płomieni swoich bliskich. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ prokuratura uważała, że rodzina Pola również miała stracić życie i zgromadzono dowody na to. To już tylko i wyłącznie moje domysły, ale wydaje mi się, że mogło chodzić o ten oblany benzyną samochód. Wydaje mi się, że rodzina miała wsiąść właśnie do tego, ale wpakowała się do drugiego. Coś poszło więc w planie Pola nie tak i być może nie było sensu podkładać ognia pod samochód, który nie był oblany. Możliwe, że dlatego ten kanister na podjeździe w ogóle stał. Być może Pol sądził, że będzie miał czas to wszystko posprzątać. Możliwe, że w samochodzie miały też spłonąć dowody, czyli m.in. te noktowizory. Chociaż spotkałam się gdzieś z taką wersją wydarzeń, że tam w ogóle stało jedno Porsche i to ono było oblane benzyną, do niego wsiadła rodzina, więc mogło też być tak, że w takim przypadku, być może na przykład szybko podbiegł ktoś z sąsiadów i już zobaczył, że Paul i cała rodzina są cali i zdrowi, chowają się w samochodzie, więc nie mógł już podłożyć płomieni. Tego nie wiem, ale jakieś dowody najwyraźniej policja ma. Czy takie, czy zupełnie inne. Pewnie się okaże. Ale myślę, że ten wątek może też pójść zupełnie inaczej, bo kiedy czyta się na Wikipedii na temat tej sprawy, to pod spodem są odnośniki do wielu artykułów i całkiem sporo z nich podaje taką wersję zdarzeń, jakoby policja była przekonana, że rodzina Pola wiedziała o podpaleniu i pomagała mu. Tak naprawdę wspólnie oblali dom benzyną i to dlatego bez żadnego problemu wyszli i się uratowali. To była akcja, której cała rodzina była świadoma. Czy rzeczywiście? Na ile są to domysły prasy, a na ile faktycznie te informacje pochodzą od policji? W tej chwili trudno oczywiście stwierdzić. Ale wydaje mi się, że minęło już na tyle dużo czasu, że gdyby faktycznie podejrzewano, iż żona Pola miała z tym wszystkim coś wspólnego, pewnie usłyszałaby już zarzuty. Więc sądzę, że raczej tak nie było. Działał sam, podczas gdy ona spała. Co mówi sama rodzina Pola? Bliscy mężczyzny bardzo wierzą w to, że to sam Paul ich ocalił. Dzięki niemu się obudzili i to on wyprowadził ich z domu. No osobiście uważam, że niekoniecznie ma to sens, bo przecież w domu były czujniki dymu, które wyją niemiłosiernie. Rodzina sama się po prostu obudziła. Jest mało prawdopodobne, by to mężczyzna ich budził. Ale może jego zasługa leży w tym, że zapomniał, czy z jakiegokolwiek innego powodu po prostu nie wyłączył tych czujników dymu, albo zrobił to, ale jakoś nieumiejętnie i jednak któryś zadziałał. Czy rzeczywiście wyprowadził rodzinę? Trudno powiedzieć. Paul twierdził, że jest niewinny i było tak jeszcze w czerwcu tego roku, kiedy to minęło 5 lat od dramatu w Colts Neck. I media dopytywały o losy rozprawy. Wtedy mężczyzna twierdził, że wszystko to jest farsa. Bardzo kochał rodzinę, był blisko brata, byli ze sobą niezwykle zżyci i kompletnie nie mieli powodu się kłócić. Owszem, czasem rozmowy na temat finansów bywają gorące, ale to jest normalne w każdej firmie, wśród wszystkich prezesów. Uważał, że to były bzdury. Tak naprawdę jego brat był najbliższym mu przyjacielem. Tak samo jak szwagierka, bratanek i bratanica.
Paul ma obecnie 56 lat i wciąż przebywa w więzieniu bez możliwości wyjścia za kaucją. Co prawda mówi się głośno o tym, że działa przecież stanowa ustawa o reformie wymiaru sprawiedliwości, która miała zapobiec przeciąganiu się procesów. Jednak akurat w tym przypadku, no zresztą jak w wielu innych, rozprawy z ławą przysięgłych były zawieszane z powodu pandemii i to aż na półtora roku. No a jak wam już wspominałam, zgromadzonych dowodów jest ogrom i przygotowania do procesu trwają. Nie brakuje jednak formalnych problemów, ponieważ należy jeszcze przeprowadzić rozprawę dotyczącą dopuszczenia najnowocześniejszych dowodów DNA, którymi dysponuje prokuratura. Czy właściwie dokończyć ten wątek, bo sporo już w tej sprawie zrobiono, nie natknęłam się może na opis szczegółów, ale wiadomo na pewno, że obrona chciała wykorzystać materiał źródłowy, z którego pochodzą dowody DNA, te zbadane w ultranowoczesny sposób, aby biegły obrony mógł ocenić ich wiarygodność. I nawet sąd nakazał firmie, która jest właścicielem zastrzeżonej technologii, by ta przekazała ten materiał źródłowy ekspertom obrony, jednak z tego co wiem, co najmniej przez kolejny rok stosownych działań ze strony tej firmy nie było. A nawet jeśli obrona dostanie w końcu dostęp do tego materiału źródłowego, to pewnie znów trochę potrwa jego analiza. Wydaje się, że unikatowość tej technologii opartej na programie do genotypowania polega na tym, że można nią badać próbki znalezione w miejscu, które zniszczyły płomienie, a pobrane były w tej sprawie w dniu odkrycia ciał ofiar. Wszystko wskazuje na to, że technologia jest stosowana wtedy, gdy próbki są zbyt zniszczone lub za małe, by można je było analizować powszechnie dostępnymi metodami. Technologia jest rzeczywiście bardzo nowatorska i dlatego tak ogólnie nie została dopuszczona sądowo. I każdorazowe wykorzystanie tej technologii musi być osobno rozpatrywane przez sąd, analizowane przez prokuraturę, obronę. Kiedy obydwie strony będą już pewne, że te dowody da się wykorzystać, sąd to niejako przyklepie. Ale tego rodzaju dowody już były wykorzystywane podczas wielu procesów, jak dotąd obrona nie kwestionowała naukowości tej technologii. W tym przypadku jednak ci adwokaci uważają, że programy genotypowania probabilistycznego oparte są na tysiącach symulacji komputerowych, i to właśnie one obrazują indywidualne profile osób wychwycone w mieszaninie materiału DNA. A potem jeszcze te wyniki analizują ludzie według subiektywnych przekonań badaczy. No i w tym przypadku obrona uważa, że to jest dyskusyjna metoda. No i dobrze byłoby przede wszystkim wiedzieć, jak wyglądają próbki, które mają być poddane badaniu. Co tam będzie podlegało faktycznemu ustaleniu, a co będzie symulacją. No, to są już oczywiście akademickie dyskusje na temat naukowości poszczególnych badań, ale dla nas ważne jest to, że tych tradycyjnych dowodów i metod ich badania opartych na powiedzmy złotym kanonie też przecież nie brakuje. Na marginesie powiem jeszcze, że oskarżony odpowie także za oszustwo ubezpieczeniowe i pobieranie właśnie tej renty inwalidzkiej, która mu się nie należała, bo jak wam powiedziałam, w którymś momencie forma mężczyzny znacznie się poprawiła i mógł już podjąć pracę w firmie, a mimo to z renty nie zrezygnował. No i z tym związane są kolejne zarzuty. Naturalnie dochodzi kwestia kradzieży pieniędzy bratanicy i bratanka, to znaczy tych na ich studia. Całkiem możliwe, że Keith wątpił w to, że brat odda mu kiedykolwiek pieniądze. Keith powiedział bliskim, że zamierza obciąć Paulowi 225 tysięcy dolarów rocznej pensji w firmach, choć tu chyba szczególnie chodziło o tę technologiczną. A jeśli w końcu Keith sprzeda udziały, to Paul pewnie nawet w ogóle wyleci z tej firmy, bo niespokrewniony prezes nie będzie go na pewno tolerował. Czy tu był motyw? Czy stąd ta furia Paula? Czy jego życie właśnie rozsypywało się w gruzy? A było wygodne, prowadzone w pięknym domu. Do dyspozycji miał świetne samochody i wiele różnego typu wygód, żeby nie powiedzieć luksusów. Wszystko to miało się skończyć. Dopiero z czasem dowiedziano się, jak bezwzględny był atak i tego, że najbardziej ucierpiała Sophie. Poza Keithem pozostałe ofiary odnaleziono, jak wiecie, w domu. Jennifer Caneiro została znaleziona dokładnie na schodach prowadzących z piętra do piwnicy. Uciekała, ale została postrzelona w głowę. Odeszła więc szybko, choć sprawca i tak poprawił nożem. Jesse, jak wynika z protokołu sekcji, męczył się dość długo.
Stopniowo tracił krew z ran kłutych tułowia i lewej ręki. Żył na tyle długo, by nawdychać się jeszcze dymu. Ale istny koszmar jednak, jak wspominałam, zaczyna się, gdy mówimy o Sophie, bo znaleziono ją na podejście schodów pomiędzy pierwszym a drugim piętrem. Sprawca, tak jak i jej brata, dopadł ją z ostrym narzędziem, ale Sophie, jako jedyna z rodziny, doznała też poparzeń, w tym głowy za linią włosów, brwi. Męczyła się znacznie bardziej niż pozostali członkowie rodziny, ponieważ ona cały ten pierwotny atak przeżyła i trzymała się bardzo długo, jak mówi raport, przez niewyobrażalny okres czasu w tej sytuacji. Wystarczająco długi, aby doświadczyć ogromnego stresu, silnego przerażenia, aby zrozumieć, co się dzieje, stanąć oko w oko z losem swoim i własnej rodziny, ale także doświadczyć wielkiego bólu fizycznego. Ponieważ odeszła jako ostatnia, to ona odziedziczyła majątek po rodzicach, ale zmarła bez testamentu, więc wszystko zostało podzielone na 4 części pomiędzy jej dziadków. Vlasi Scaridi z Nowego Jorku, dziadek ze strony mamy dzieci, złożył osobny pozew cywilny przeciwko Paulowi. Oprócz zarzutu pozbawienia życia całej rodziny Kifa, postawiono mu także zarzuty podpalenia i oszustwa ubezpieczeniowego w związku z pożarami w posiadłości jego brata i w jego własnym domu. Z tego pozwu wynika, że Kif i Jennifer nie kryli już przed siostrą Jennifer, że Paul trwoni firmowy majątek na własne przyjemności, na głupie wydatki osobiste. Pogrąża obydwie firmy. Kif twierdził, że nie tylko upłynnił on mnóstwo pieniędzy z konta firm, ale nawet zaciągnął już długi, które teraz Kif był zmuszony spłacać za Paula, bo ten nie był w stanie. W mailu do przyjaciela, bardzo emocjonalnym, roztrzęsiony Kif napisał: nie wiem, co Paul sobie myśli, ale wolę wziąć gotówkę teraz, niż zajmować się problemami w przyszłości. On jest trochę po... I tu słowo świadczące o tym, że zdaniem brata, Paulowi pomieszało się w głowie. Chodziło tu o wyjaśnienie, dlaczego Kif sprzedaje firmy. W pozwie dziadek dzieci wracał do tego, że przez wuja Sofia Caneiro, Sophie, przed odejściem na zawsze, doświadczyła ogromnego bólu i cierpienia psychicznego. Widać, że mężczyzna nie mógł sobie z tym poradzić i nic dziwnego, bo nawet ja nie mogę i wy pewnie też. Cała ta rodzina doznała tak wielu krzywd i tak bardzo niezasłużonych. Jejku, no tak naprawdę to ta rodzina młodszego brata utrzymywała w jakiś sposób całą rodzinę Paula, który nie tylko nie doceniał tego, w jak komfortowej sytuacji się znalazł, ale kradł i bezsensownie wydawał majątek, do którego dostęp miał łatwy, bez większego wysiłku, więc go po prostu nie cenił. Uważał, że mu się to zwyczajnie należy. Ale co ciekawe, do pewnego momentu Kif Caneiro w ogóle nie opisywał roli brata w jakkolwiek deprecjonujący sposób. W wywiadzie dla The Press w 2001 roku Kif powiedział, że dorastał z głową pełną komputerów. To była jego ogromna pasja, wręcz obsesja. Tak wielka, że ostatecznie w tym sklepie komputerowym pozostał jako woźny za darmo, a dodatkowo dorabiał jeszcze w McDonaldzie czy w Burger Kingu. To tam zarabiał pieniądze. W sklepie komputerowym już tylko się uczył, a przy okazji wykonywał brudną robotę. Nie przeszkadzało mu to jednak, za to zrobiło tak wielkie wrażenie na właścicielu sklepu komputerowego, że w końcu uczynił go sprzedawcą. W 1986 roku Kif był już takim fachowcem, że szkolił pracowników firm w zakresie korzystania z nowych technologii. I to właśnie wtedy sam założył firmę, początkowo nawet nie pod swoim nazwiskiem, lecz pod drugim imieniem, więc przedstawiał się jako Kif Martin i wtedy to właśnie zatrudnił brata i przeniósł firmę do New Jersey, potem zresztą do Woodbridge, no i potem w różne inne miejsca. Sam był prezesem, Paula uczynił swoim zastępcą, ale od początku mówił, że po prostu potrzebował pomocy i brat mu ją zapewniał. Bo gdyby sam chciał nadążyć ze swoją firmą technologiczną za potrzebami rynku, nawet gdyby pracował 10 dni w tygodniu, i tak nie byłby w stanie ukończyć projektów, które miał zlecone. Wyjaśniał, doceniając rolę brata, który najwidoczniej na początku naprawdę razem z nim ciężko pracował. Potem nie było to już takie oczywiste.
Tak czy owak, bracia dorobili się milionów, szczególnie Keith. On miał pakiet większościowy w swojej firmie i cała rodzina naprawdę robiła wielkie wrażenie na całej swojej okolicy. Jak opisywali później sąsiedzi, Jennifer była piękna, zawsze uśmiechnięta, elegancka, bardzo życzliwa. Wiadomo było, że nie pracuje, jest mamą zajmującą się domem, ale nie robiła z tego żadnego tematu. Ani nie pozowała na wielką damę, którą stać na to, by nie angażować się w żadną robotę, ani też nie marudziła, że jest jakaś zapracowana, niezadowolona ze swojej pozycji. Była bardzo pogodną i otwartą osobą. Nie kryła, że świetnie się bawi, piekąc ciasteczka z dzieciakami. Wspólnie w tej okolicy świętowali urodziny dzieci, Halloween. Doskonale się bawili. Cała ta rodzina, jak mówią sąsiedzi, trzymała się razem. Zwracano uwagę dziennikarzy na zdjęcie na Facebooku, które pokazywało Keitha w czapce, w stroju Kolambi, uśmiechającego się, stojącego obok Jennifer. Tacy byli na co dzień, doceniali siebie i te ważne i mniej ważne chwile. Uwielbiali je utrwalać, dzielić się nimi, ale wychodziło im to bardzo naturalnie. Na innym zdjęciu byli z synem, który uczył się nurkować, czy z córką w koszulce z sercem, prezentującą babeczkę przed aparatem. Nie kryli, że dobrze bawią się razem, ale nie tylko, rodzice mieli też własne pasje. Byli bardzo znani w lokalnym klubie fitness. Tu też czasem przychodzili z dziećmi, córka nawet miała zapewniać tacie niezbędny opór, leżąc mu na plecach. W każdym razie małżeństwo trenowało 3 razy w tygodniu, od 4 lat, i choć początkowo wydawali się być trochę niepewni, introwertyczni, to bardzo szybko poczuli się komfortowo, zaczęli żartować, a nawet przynosić pizzę. Keith tu pasował, powiedział właściciel klubu, dodając, że Jennifer z kolei była taką członkinią klubu, którą wszyscy kochali. Zawsze radosna, skłonna powiedzieć coś miłego, dodająca otuchy. Wydaje się więc, że Keith naprawdę miał dużo szczęścia, na które jednak paradoksalnie sam sobie w dużej mierze ciężko zapracował. A brata zaczęło to po prostu irytować. On też chciał tak żyć. Owszem, miał mnóstwo pieniędzy, wiele możliwości. Niejedne drzwi otworzył mu brat, ale to było wciąż za mało. Szczególnie, gdy i w rodzinie przestało się układać. Wtedy zwyczajnie wściekł się na brata, jakby to była jego wina. Teraz dbanie o Paula było już powinnością Keitha. Wiecie co, ja ostatnio natknęłam się na coś w rodzaju powiedzenia, rady, która najpierw wydała mi się absurdalna. Nie pamiętam już dokładnie, ale brzmiało to jakoś tak. Nie pomagaj ubogim krewnym, bo najpierw podziękują, potem uznają, że to twój obowiązek, a na końcu cię znienawidzą, bo dajesz za mało. A to, co twoje, należy się przecież tak samo i im. Na początku stwierdziłam, że no nie brzmi to zbyt wielkodusznie, ale dosłownie zaraz potem przeczytałam o tej sprawie i pojęłam, co autor tego powiedzenia, które od razu mówię, na pewno bardzo poprzekręcałam, ale chodzi tu o sens, miał na myśli. I myślę, że tak jest tak naprawdę ze wszystkim, nie tylko z pieniędzmi. Nie brakuje niestety takich ludzi, którym poświęcamy czas, nasze emocje, angażujemy się w ich życie, jesteśmy cali dla nich, a oni uważają, że to normalne, tak ma być. Z czasem chcą tego poświęcenia więcej i więcej, a gdy coś tam się nie spodoba, to wojna. Nie wiem, czy też mieliście takie doświadczenia, ja może nie za często, ale zdarzyło mi się i teraz mi to jakoś przyszło do głowy. Ale już w tym ujęciu dosłownym, jeżeli chodzi o pomoc, o tę właśnie wielkoduszność, o pieniądze, no to cóż, wszystko wskazuje na to, że zawsze trzeba zachować umiar, zdrowy rozsądek i stawiać jakieś granice. Bo choć chcielibyśmy wierzyć, że wszyscy ludzie na tym świecie są cudowni, to cóż, niestety tak nie jest. I na tym kanale przekonaliśmy się o tym nieraz. Ciekawa jestem, czy ta sprawa również zrobiła na was tak wielkie wrażenie, bo na mnie ogromne. Niesamowicie mi żal całej tej rodziny, która kompletnie na to nie zasłużyła, o ile w ogóle ktokolwiek mógłby na coś takiego zasłużyć. Wiadomo, że to nie o to chodzi, ale to było tak bezsensowne. Ale też z drugiej strony jestem ciekawa, czy wierzycie Paulowi, że to nie on. Do tej pory zapiera się, że w życiu nie zrobiłby nic złego swojemu bratu, szwagierce i dzieciakom. Jest prawie bohaterem, w końcu wyprowadził z płomieni swoją rodzinę. No tyle tylko, że nawet gdybyśmy chcieli w to wierzyć, no to jednak zrobił coś złego swojej rodzinie, bo co najmniej ich okradł. Tu mówię oczywiście o bracie. Wyroku co prawda nie ma, ale jestem bardzo ciekawa, jak wy widzicie tę sprawę.
Kochani, zapraszam Was do zerknięcia w opis, gdzie linki do mojego drugiego kanału Szeptanki True Mysteries. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście, jeżeli słuchacie mnie na Spotify, zostawili jakieś fajne oceny, ale także zajrzeli na YouTube'a, bo w zasadzie dzięki niemu mogę prowadzić ten kanał. Gdybyście tam zostawili subskrypcję, łapkę w górę, to na pewno zwiększylibyście jego szanse na YouTubie, a co za tym idzie i na Spotify, wiadomo. No i poczytajcie o psim bufecie. A przede wszystkim zamówcie go dla swoich psiaków, jeżeli sobie życzycie, jesteście ciekawi. Link do zamówienia ze zniżką jest w opisie. Belmondo bardzo poleca, ja również. Do usłyszenia, moi kochani. Buziaki.